Nie ma zbrodni doskonałej. Zawsze na miejscu sprawca zostawia wiele śladów. Ich analizą zajmują się specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Polska baza danych DNA, gromadzone są w niej profile osób podejrzanych, ale także profile tak zwanych NN śladów, czyli profile, które zostały oznaczone z materiału zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. W bazie także gromadzone są profile zwłok o nieustalonej tożsamości, a także mamy możliwość gromadzenia profili rodzin osób zaginionych oraz tak zwanych profili uprawdopodobnionych od osób zaginionych. Baza jest też narzędziem pomocniczym w przestępstwach, które są bardzo uciążliwe społecznie, chociażby takich jak kradzieże z włamaniami. Mieliśmy taki przypadek, gdzie sprawca przestępstwa został zarejestrowany w bazie za kradzież dwóch komórek telefonów komórkowych. Po przeszukaniu śladu, który został wprowadzony do bazy, okazało się, że był to sprawca zabójstwa. Prowadzimy wymianę międzynarodową. W tym momencie mamy podłączonych 21 baz europejskich. I wymiana międzynarodowa polega na tym, że po wysłaniu profilu za granicę otrzymujemy odpowiedź w przeciągu 15 minut. Genetyka sądowa jest nauką, która obecnie bardzo prężnie się rozwija. Jest to dziedzina, dyscyplina, która łączy w sobie praktycznie wiele nauk, to znaczy genetykę, biologię molekularną, kryminalistykę, prawo, a nawet metody statystyczne. Też inne nowoczesne metody genetyki, takie jak już sekwencjonowanie następnej generacji, bądź też inne metody bardzo dokładne, które stosowane są w badaniach genetycznych, które pozwalają na określenie ze śladu, ile lat miał dany sprawca, jego pochodzenie biogeograficzne, co pozwala jakby zawęzić krąg osób podejrzanych. Moim zadaniem jest znaleźć, ujawnić i zabezpieczyć ślady krwi w taki sposób, by w przyszłości biegły mógł wypowiedzieć się na temat tego, co mogło wydarzyć się na miejscu zdarzenia. Czasami bardzo duża ilość krwi mówi nam bardzo niewiele, a czasami jedna kropla przesądza o tym, iż tłumaczenia osoby podejrzanej są wręcz niewiarygodne, bądź też wręcz potwierdzają jego winę. Natomiast całkowicie krwi, wydaje mi się, nie można usunąć. Z reguły mamy do czynienia ze zdarzeniami, które mają bardzo dynamiczny, emocjonalny przebieg. Często jest tak, że te zabójstwa nie są planowane i zacieranie śladów przebiega w sposób chaotyczny, szybki. I wiele z takich śladów, które są obecne, są dla sprawcy niewidoczne po prostu. Przyczyniliśmy się niejednokrotnie do tego, żeby ustalić sprawcę, natomiast sukcesem jest także potwierdzenie, że ktoś jest niewinny.